Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam wreszcie w Wiedźminie 3 Dziki Gon. No wielokrotnie przesuwana data premiery, no ale wreszcie jest. Tylko pozwólcie, ja sobie ustawię teraz brzegi ekranu, bo to trzeba najpierw zrobić. A później pogadamy, jak ja bardzo się cieszę, że się kurczę doczekałem wreszcie, że jeszcze żyję na tym ziemskim padole, żeby móc się cieszyć Wiedźminem 3. Dobra, powiedzmy, że styknie. U was na ekranie to może wyglądać troszeczkę inaczej, ale ja dostosowuję do swojego telewizora po prostu. Poruszaj suwakiem, aby obrazek... czyli znamy to. Ledwie widoczny. Nie widać. O! Ej, serio, teraz dopiero widzę ledwo co tego Wiedźmina. To okej, bo to by było zbyt jasno. Weźmy tyle. Okej, ale co mogę powiedzieć o Wiedźminie 3? No podobno jest to świetna gra, jeżeli patrzeć na oceny zagranicznych serwisów. Patrzę na was, głodnych, przerażonych... Dobra. Bez ogródek. Skakujemy od razu do rozgrywki. Dobra, podoba mi się. Swoje legiony na nasze ziemie. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Dobra, to jest takie wprowadzenie do historii, ale ten filmik już widziałem wcześniej w materiałach promocyjnych. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A nie wiem, czy ta nikczemna. Triss Merigold użyła jej, żeby ściągnąć z siebie ciuszki w Wiedźminie 2. Zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? Ohydnymi reliktami koniunkcji sfer? Trollami? Dobra, trolle są najgorsze z tego wszystkiego. W internetowych realiach to by się zgadzało. I zrzucamy ten ciężar na innych, na tak zwanych wiedźminów. Porzucone dzieci, szkolone by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. No nie zawsze porzucone, czasami też porwane po prostu. Z potworami nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemię, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. No ale też i bezpieczeństwo, ty klecho. Chłostana biczem wojny! To kara bogów za nasze grzechy! Jeźdźcy Apokalipsy. Nie wiem, żartuję, oczywiście Dziki Gon. Świata. Jak Dziki Gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy w każdą? Uła! Niedobrze. Dosyć częste wizyty składa. Czy mamy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Dobra, to ja chcę cię walczyć z Dzikim Gonem bez magii i wiedźminów. No słucham. No masz jakiś dobry pomysł, bo modlitwą nie wygrasz raczej. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. Oj, pewien, pogardy to już byłeś od samego początku, kapłanie. No ale wreszcie możemy zacząć nową grę, nie no, ale oczywiście jeszcze rzucę okiem w opcję. Nie no, zobaczmy ustawienia grafiki, czy wszystko na ultra detalach. Nie no, oczywiście, to jest PlayStation 4. No tutaj jedyne co mogę zrobić to pewnie jasność ustawić, ale moment, w ogóle rozgrywam. O, wideo, proszę bardzo. Konfiguracja interfejsu, logi z napisami wyłączone, minimapa włączona. Obracanie się minimapy tak jak najbardziej. Zmysły na minimapie. Nie wiem, czy chcę mieć to włączone czy nie. Ej, dobra, zobaczymy w samej grze, czy mi to będzie przeszkadzało czy nie, bo opcji jest sporo. No, jak nie na konsolach bym powiedział wręcz. Skalowanie interfejsu, no to już wybierałem. Gamma, to też, no i to wszystkie opcje praktycznie. Choć tak więcej jeszcze podejrzewałem. No oczywiście, że polski, no nie może być inaczej. W gry gramy w oryginale.
Jeżeli by gra była angielska, to z polskimi napisami, proszę bardzo, ale tutaj, kiedy gra jest na wskroś polska, od CD Projekt Red do naszego rodzimego studia, to ja inaczej mógłbym wybrać po prostu. Ustawienia dźwięku. Zróbmy tak, zmniejszmy efekty. Dobra, muzykę zostawmy. No, powiedzmy, taka delikatna zmiana tylko, ale w nagraniach może być zauważalna. Po prostu mój głos i głos innych postaci będzie się wybijał nad dźwięk miecza. Okej, okay, nowa gra. A w ogóle jeszcze muszę... co jest? Po prostu powieść? A, rozumiem, że poziom trudności. Dla wprawionych i wymagających graczy. Tylko dla wytrwałych i szaleńców. No, dokładnie, lubię wyzwania. Tak się określmy. Włączę samouczki, bo wolę wiedzieć, co się będzie później ze mną działo. Symulacja wyborów z drugiego Wiedźmina? Nie, kurczę, że grałem w Wiedźmina 2 na Xboxie 360. Tam dokonałem pewnych wyborów. No nie chcę dokonać symulacji. Czy właśnie, która z tych opcji spowoduje, że będę mógł wybrać, co wtedy wybrałem, a która stworzy randomowe wybory za mnie? Nie, symulacja wyłączona. Cholera, mam nadzieję, że dobrze wybrałem. Muszę się od razu przyznać, nie przeczytałem żadnej książki Sapkowskiego, no ale zamierzam przeczytać wszystkie. Ja tylko dokończę magisterkę. Uhuhuhu, niczym góra. To samo zrobił z koniem The Mountain w grze o tron. Okej, reszta ciała konia zniknęła, został tylko łeb? Naprawdę? Nie, no tam jest reszta. No, co jest ten fragment? No właśnie, gdzie kruk wyjada mu oczodu. Tak, nie tylko to. No widać, siły dużo miał, że przebił się przez czaszkę. No, a tutaj kto przebiegał? Kogo tropi Geralt? Z Vesemirem, jeżeli dobrze pamiętam. Ten starszy Wiedźmin za nim. No chyba Ciri. Nie, choć moment, to jest Yennefer przecież. Czyli dalej Yennefer jeszcze nie wie o Ciri. Pewnie jej by szukał. Moment, czy włosy Yennefer przeprószyła siwizna? No czas płynie, no po Geralcie widać. Zresztą to jest zwieńczenie trylogii teraz. Trzecia część Wiedźmina. Mam nadzieję, że jest to pożegnanie godne, no ale jeżeli mam się sugerować tylko ocenami zagranicznych serwisów, no to tak. Bo na polskich trochę gorzej, o dziwo. Czyże polska mentalność się włączyła? Ta zła polska mentalność. Dobra, pokonała jednego krukiem, no ale właśnie. I zaklęcie obszarowe też musi mieć. No co, ona jest wybitnym magiem. Bo nie chcę nazywać jej czarodziejką, po prostu dlatego, że jest kobietą. Jest pogrzebany żywcem, to musi być naprawdę kiepski sposób na śmierć. Są lepsze. Ale dobra, czyli rozumiem, że Geralt jest na tropie, bo dokładnie przemierza te same miejsca, gdzie jeszcze niedawno była Yennefer. Bo coś nie chce mi się wierzyć, żeby to było lata temu. Skoro jeszcze łeb konia nie pozostał w ogóle naruszony przez... ząb czasu. Czy po prostu nie zaczął się rozkładać. Ej, no ale podnieś ten dzióbek. Nie, choć w sumie nie, to nie tylko dzióbek. To wygląda na czaszkę. Co ja tam w tym oczodole mam zobaczyć niby? No, muzyka sugerowała logo, ale nie. Ej, czy żeśmy przeskoczyli na silnik gry? Ej, ten przeskok był prawie niezauważalny, serio. No to tylko, oczywiście w cudzysłowie, PlayStation 4, a nie wypasiony komputer. No ej, Geralt wygląda naprawdę porządnie. Nawet pory na nosie mu widać. Dobra, jak tam loadingi? Czy tak długie jak w Bloodborne? Nie, raczej nie. Poza tym już jesteśmy po Day One patchu. Dzisiaj 19 dzień maja. Kaer Morhen, jeżeli dobrze zdążyłem przeczytać.
I ja no już myślałem, że znowu powtórka z rozgrywki z Triss Merigold na samym początku, a tutaj Giry Geralda. Okej. Okay. To my Redzi zrobili w konia teraz. Obiecali mi coś innego tymi stopami. Co to było? Wyglądało jak smok z Mulan, jeżeli pamiętacie tą bajkę Disneya. No, chyba jakiś wąż gryzie twojego węża. Geralt. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Wiesz, no. Zabawy ze zwierzątkami to nie twój konik, tak? Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, Ciri? Zanim tak znikąd? Zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. No, dostawał po plecach batami i innymi rzeczami przez swoje lata, biedny Geralt. No i właśnie za to mi się podobała produkcja od CD Projekt Red. Na razie. No, na nic razie. Nie jest cukierkowe na wskroś. Ej, no tylko buzi, buzi. No dwójka się zaczęła troszeczkę lepiej. W lepszym klimacie. Nie, dobra, ale graficznie jest całkiem spoko. To może się podobać. Ale w ogóle faktycznie to jest Triss w ogóle? Rozpoznaję aktorkę, która podkłada głos. Aha, czy ja zaznaczyłem wcześniej, że ta gra jest dla użytkowników 18 roku życia? Ej! Yennefer! Albo Ciri się przefarbowała. Zresztą Ciri, co ja gadam? Triss. Już mi się mylą. Jaj, fioletowe oczy, jak u Targaryenów. Za to Geralt grzeszy kocimi oczami. Dobra, pogodnie. 13. Witamy w samouczku. Witaj w samouczku gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Samouczek wprowadzi cię w podstawową mechanikę gry. Każdy wpis zapisuje się w glosariuszu. Tam też znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat świata i rozgrywki. Jeżeli chcesz wyłączyć samouczek, możesz to zrobić w zakładce Opcje w menu gry. No ale okej, skoro już sobie poczytałem, to też pozwólcie, że wam jeszcze jedną rzecz przeczytam. Bo Redzi się w bardzo w porządku sposób zachowali, jeszcze się z tym nie spotkałem. I dołożyli taki dosyć prywatny liścik do każdego gracza, który kupił grę. Od siebie. Pozwólcie, że wam go przeczytam. Drogi graczu, dziękujemy za zakup naszej gry. Wiedźmin 3 Dziki Gon to efekt ponad 3 lat pracy 230-osobowego zespołu CD Projekt Red. Spędziliśmy ten czas tworząc gigantyczny świat, który teraz przyjdzie ci zwiedzić. Dziki Gon to dziesiątki kilometrów kwadratowych terenów do pokonania. O morzach, jeziorach i rzekach nie wspominając. Zaludnionych przez ponad 1300 postaci, które masz szansę spotkać na swojej drodze. To również 10 tysięcy przedmiotów i znacznie ponad 100 godzin rozgrywki. Kurde, 100 godzin ponad? Znaczy tak, podzielmy sobie. Długość odcinka średnio 30 minut. No, pi razy oko 200 odcinków, kochani, przed nami, bo mam zamiar pokazać wszystko. Takim jestem rojomasochistą, jeżeli ktoś ogląda materiał Roya. Wszystko od początku do końca. Moja prywatna przygoda z Wiedźminem 3. Kto miał kupić tą grę, już ją kupił. A ten, co chce ją kupić, nie będzie tego oglądał po prostu, bo nie będzie chciał sobie spoilerować. A dla wszystkich innych, proszę bardzo, od początku do końca, od A do Z, od deski do deski. Ale dobra, czytajmy dalej. To przygoda, która w roboczej formie zajmowała ponad 166 GB danych. Gra, której pudełko leży przed tobą, to gigantyczny i epicki RPG. Tworząc go mieliśmy jeden cel, stworzyć w pełni otwarty, tętniący życiem świat z wciągającą historią. Historią, którą opowiesz ty. Ruszaj więc w nieznane i bierz los w swoje ręce, tylko od ciebie zależy, jak potoczy się ta przygoda. Mamy nadzieję, że gra Wiedźmin 3 Dziki Gon dostarczy ci wiele godzin dobrej zabawy i tyle satysfakcji, ile odczuwamy my, oddając ją w twoje ręce. Pozdrawiamy zespół CD Projekt Red. Taki liścik kierowany do mnie. W sumie do każdego, który kupił grę, więc czym prędzej spieszcie do sklepów kupować swoje egzemplarze. Warto. Nie, serio, jeszcze nawet nie zagrałem z minuty. Ale już stwierdzę, że warto. Tak, pewnie, że tak. Trzeba wspomagać rodzimy produkt. Choć w sumie on nie potrzebuje wspomagania. Kurde, dziesiątki, dziewiątki same. No też jeszcze jest wzmianka na samym końcu o 16 DLC, które zostaną darowane graczom za darmo.
No, co tydzień średnio dwa mają się pojawiać. Jeszcze z tego co widziałem, nie ma jeszcze dwóch pierwszych do pobrania, więc no, nie pozostaje nic innego, jak tylko zacząć się bawić. Yennefer. Jednak. Minimapa i zadania. Minimapa widoczna w prawym górnym. Tak, okej. Okay. Lista zadań niżej. Zresztą mamy też tutaj jeszcze kompendium wiedzy. No, Redzi się postarali w wersji standardowej nawet gry. Mamy mapę, mamy naklejki. Mamy soundtrack nagrany na płycie, a to jest rzadkość. No, już sobie przesłuchałem. W pracy. Wcześniej. No, a teraz jeszcze co? No nie, no kompendium nie będę czytał. Choć może, jeżeli nadarzy się taka odpowiednia chwila. Ale dobra, tymczasem lećmy. Wiedźmińskie zmysły. Czyli Detective Mode. Niczym Bruce Wayne w przebraniu Batmana w Arkham. Nie, dobra, akurat to na plus. Okej, co my tu mamy? Toaletkę? Mogę skoczyć w miejscu. Wow, 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 wow. Geralt, co tak wysoko? Ej, shit. A, jeszcze do przodu za każdym razem. Nie możesz skoczyć w miejscu. Aha, no dobra. W sumie skakać w miejscu to głupota. Lepiej skakać do przodu. Na przykład do Yennefer. Cześć, maleńka. Wow, ale może nie na głowę, Geralt. Interakcja za pomocą krzyżyka. Ciri może jeszcze poczekać. To niewychowawcze i nierozsądne. Chcę pobyć z sobą jeszcze trochę. Bądźmy nierozsądni. Masz rację, pójdę do Ciri. Bądźmy nierozsądni. Przecież to musi być przed twoim porwaniem. Czy tam zniknięciem. W tajemniczych okolicznościach. Nie chcę być rozsądny. Aha, więc to takie buty. Aj, ty lowelasie, czyżby się udało? A ty skończ trening i wróć do mnie. Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. A poznałeś ich dużo? Przytowane, no, wychędożył wiele latawic. Dobra, postaram się nie przerywać dialogów tej postaci. A chcę też posłuchać, jak voice aktorzy się spisali. No, w Wiedźminie 2 już było pięknie, to podejrzewam jest jeszcze piękniej. Bo już troszeczkę ogłady nabrali z tym bohaterem. Z Geraltem, z Yennefer, z Triss, z Vesemirem. Ciri to akurat nowy nabytek, ale... Dobra, jakiś trening, tak? No, postaram się go jeszcze machnąć w tym odcinku. Bo trening to tylko trening, ale Geralt, nie kręćmy się w miejscu. Drzwi. Drzwi są zamknięte na klucz. Podejdź do nich i naciśnij krzyżyk. Dobra, super. Do tego naprawdę nie jest mi potrzebny samouczek. Ale nie będę go wyłączał, bo coś mnie jeszcze ważnego ominie. Dobra, teraz tak. Nie mogę tego zrobić, czyli wcisnąć R2. No właśnie wciskam. Ale dobra, podejrzewam, że to są, nie wiem, magiczne znaki. Agni, Ard. Nie, Igni. Kurde. Może mi się mylić. Dawno temu grałem w Wiedźmina 2. Dawno temu. Dobra, rezygnujemy z kąpieli, a może? A może jednak? A, można po prostu podpalić sobie świeczuszkę. Spoko. Troszeczkę, no, przesada z używaniem umiejętności. Schylić się i podpalić zapałkę to już było zbyt dużo dla ciebie, Geraldzie. Dobra, też bym cwaniakował, abym mógł zapalić sobie świeczkę za pomocą magii. Dobra, użyto klucza. No, czyli brakuje animacji przekręcanego klucza w zamku. No ale kurde, tyle zamkniętych drzwi napotkamy na swojej drodze, że na pewno nie będę płakał, że takiej animacji nie ma. Dobra, teraz samouczku przydałaby się podpowiedź, która by mówiła coś o sprincie. A moment, co my trening tutaj mamy? Odbyć? A myślałem, że na zewnątrz. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. No i czuć tu tą polskość, naprawdę czuć. I dlatego tak z wielkim utęsknieniem czekałem na kolejną część przygód Geralta z Rivi. No bo sorry, jeżeli mówiąc czuć tutaj polskość, wy pomyśleliście o cebuli, to tam jest taki krzyżyk w prawym górnym narożniku, kliknijcie go. No chyba, że w żartach, to zostańcie. Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiłam notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Ale wiedza teoretyczna też jest Wiedźminą potrzebna, przecież Geralt. Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy.
Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wściekać na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Czyli taka niestandardowa rodzinka. Wesemir dziadek, zabijanie Geralt i Yennefer, matka z ojcem. A Ciri córeczka, przybrana. Widzimy się na dole. No ale powiedzmy, Ciri wprowadzili w takie środowisko, no dosyć niebezpieczne. No zabijanie potworów faktycznie to nie jest łatwe zajęcie. A już na pewno niebezpieczne. Źle. No, jakbyś tego nie powiedział, to może by się jej udało. Moment, czy ona dalej walczy drewnianym mieczem treningowym? To jak mam wyczuć wagę tych wszystkich przedmiotów, czy też przedmiotów, przewrotów, kiedy walczy drewnianym mieczem? No, ale wyczucie równowagi ma. A właśnie, bo ona ma zasłonięte oczy. Aha, sorry. Dobra, wszystko jasne. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Podwójnym. No dobra, może być. Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. No wygląda masz inaczej niż Ciri, którą ja pamiętam z filmu. Z Żebrowskim. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? Ale młodziutka. Ale bardziej niż jeszcze. Strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. No lepiej, żeby tak było. Mając na względzie to, co się z nią wydarzy, można ją delikatnie teraz rozpuścić. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. No właśnie, więc lepiej bądź grzeczna. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Pewnie, że przez mury. Przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Dobra, teraz powiedzcie mi proszę, gdzie jest sprint. Spadniesz. Jest tutaj, dobra. Więc tak, no dobra, pani pierwsza, niech idzie. To w sumie panienka bardziej niż pani. Jeszcze. Alright. Skok. A, w ten sposób będziemy tutaj skakać. Aha, jednocześnie skok jest też wejściem. Dobra, wspięciem się na krawędź. Od razu przez usta, w rytm kroków. Okej, okay, tak troszeczkę dziwnie się eksploruje. Jakby było to troszeczkę pod myszkę robione, ale spoko, naprawdę. No jeszcze się przyzwyczaję. Są pierwsze minuty z grą dopiero. Choć już 23 minuta materiału. Bo 24 zaraz. Jeszcze intro 10 sekund z muzyczką ze Skyrima. Mam nadzieję, że wam przypadło do gustu. Zobaczcie, ale zrobione na szybko. Dosłownie z pół godzinki mi to zajęło. Wiesz co, ja chciałem przetestować sprint. No. Troszeczkę się zawiesiłem, ale nic nie szkodzi, chodźmy. No i teraz rozumiem takie skoki. Tylko umiejscowienie sprintu takie troszeczkę dziwne. Bo na krzyżyku. A tym się robi wszystko. Zazwyczaj oprócz sprintowania. No bo puściłem cię przodem, bo sam nie wiedziałem gdzie iść. Ej, jakim cudem mam tak mało zdrowia? Nie no, bo to jest pasek zdrowia, zgadza się? Geralt, nie zagaduj mnie, bo się potknę i zlecę. Nie, dobra. I tak wiemy, że to się nie wydarzy, bo to byłby paradoks czasowy. Ale... Ło, prawie zginąłem, nie wierzę. Czy zginąłem? No już myślałem. Ja, to by było piękne. Niczym w Dark Souls 2. Zgon w przeciągu pierwszych kilku sekund. W moim stylu. Ej, ło, oni jeszcze żyją. Sorry za spoilery, ale... Prawie całą jedynkę przyszedłem na kompie. Był to koszmar, bo na kompie, ale gra piękna. Że bardzo cię przepraszam, wujku Wesemirze.
Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczem u Pantera Tigris w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. Czyli jednak pojętna uczennica. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Ciri, jak przegrasz, wiesz jaki wstyd? Ale gorzej jak ja przegram, bo zdrowia mam naprawdę mało. Powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Podstawy, poproszę. Rozumiem, że kolejna partia samouczka do pominięcia. Tak, poćwiczmy sobie. Podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko choćby do poziomu nowicjusza. No, choćby dlatego to powtarzam, bo system walki zmienia się z części na część. Zobaczymy, jakie jest tutaj. Wyciągnij miecz, Geralt. Dobra, ale który? Srebrny? Nie, widzę, mam tylko żelazny. Od rycerzy w łytowych zbrojach przez eteryczne upiory po gigantów. Wiedźmini muszą być przygotowani do walki z każdym przeciwnikiem, niezależnie od tego, czy jest to potwór czy człowiek. Dlatego dysponują bogatym asortymentem środków do walki. Podstawowym narzędziem pracy są dla wiedźminów miecze. A myślałem, że gęba, bo jednak słowami można też z wielu sytuacji wyjść, ale spoko. Miecze to kolejny argument w rozmowie ewentualnie. Stalowy, którym walczy się z ludźmi, i srebrny do walki z potworami. No ale tutaj naprawdę, żeby tego nie wiedzieć, to trzeba by być totalnym lalikiem, jeżeli chodzi o Wiedźmina. Każdy Wiedźmin posługuje się ponadto prostą magią. Znaki nie są tak potężne jak zaklęcia czarodziejów, ale można je rzucać bardzo szybko, używając tylko jednej ręki, przez co dobrze sprawdzają się w czasie walki. Wiedźmińskie szkolenie obejmuje również podstawy alchemii. W sumie podstawy to mało powiedziane chyba. To naprawdę potężne eliksiry można robić później. Zabójcy potworów potrafią wytwarzać eliksiry bojowe, oleje nakładane na ostrze miecza i petardy eksplodujące po rzuceniu w cel. Akurat petard w ogóle w Wiedźminie Dwójce nie robiłem. Eliksiry jak najbardziej, no, smarowidła rzadziej. Dobra, żelazny po lewej stronie. Dobra, lokon. Dobra, tutaj jest szybkie, a tutaj pewnie mocne, no właśnie. Ej, Wesemir, ja cię zabiję, jak to dalej pójdzie. Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. No, może lokon najpierw, Geralt. Unik kółeczkiem. Jak w Bloodborne. No, Wesemir. Ej, moment, ten przestój będzie zawsze? Aha. W ten sposób, dobra. Myślałem, że chodzi o unik, który jest kółkiem. Dobra, pobawmy się w parowanko. A, sorry, ja musiałem przytrzymać najpierw. Myślałem, że mam poczekać na jego atak. Czy ty nie wiesz, Wesemir, że na sucho nie wolno, bo boli? Dobra, mam ripostować dalej, czy co, Wesemir? No czekam. Okej, dobra, czyli jak wyczuję moment, a nie będę tylko trzymał po prostu L2 jak laik, to będzie riposta, tak? Pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Quen? Który to był Quen? A ten, dobra. Quen to była tarcza, jeżeli dobrze pamiętam. No właśnie. Zaraz zobaczysz czemu. Au! Au! Ej, ale w sumie zdrowie mi nie zleciało. Dobra, jeszcze raz. I co, mam próbować zaatakować Wesemira? Nie. Choć dobrą tarczę ma wokół siebie. Ładną aurę. No, Wesemir. Aż polecą iskry. Igni. Czyli bawimy się w piromantę. Gdyby nie chronił mnie Quen,
zająłbym się ogniem. Tak, to wyglądało bardziej jak strumień ciepłego powietrza niż buchający płomień. No dalej! Art, czyli wprowadzenie cię z równowagi. Aha! Delikatne slow motion tutaj się dzieje. Dobra, niepełna pauza. Trzeba pamiętać. Ej, co jest? A, muszę go wybrać. Samo najechanie nie wystarczy. Dobra. Do zapamiętania. No, jestem ogłuszony i zaraz będzie martwy. Patrz, Siri, ja zabijam twojego wujka. Co teraz? Irden? Axie. Może być i Axie. Nie jest oszołomiony, więc można go tym razem zdzielić mieczem w plecy nawet. Teraz Irden, pokaż jej Geralt. A Irden to z kolei pułapki, jeżeli dobrze pamiętam. Widzisz, Ciri, choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Możesz, bo właśnie się ruszasz, ale chodzi o spowolnienie ruchu. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. No, mam nadzieję, że tak, bo nie chcę cię rozwalić. A, sorry, petardą R1, tak? No to leć. Czyli co, rozumiem, tam jest to wskazane miejsce. Ja, zobaczmy, jak sobie Ciri radzi. Właśnie Ciri. To przecież polskie imię. No, może i nie polskie, ale wymyślone przez Polaka. Dobra. Powiedzmy, że starczy już. A, rozumiem, jeszcze dalej. Dobra. Nie, wcale nie tu. Ale skakać może nawet przez murki. Czyli eksploracja będzie bardziej rozrywkowa niż kiedyś. Okej, okay, dobra. Powiedzmy, że... Aha, wszystko leci po paraboli. To trzeba mieć na uwadze. Dobra, dobra. Starczy. Trening dowolny. No to jedziemy z chłopcem. No zobaczymy, czy byłbym w stanie podjąć starego Vesemira. Może Art. No, dobra. Trzeba pamiętać o... Właśnie, ripostach. Aha, ale zobaczmy. Szybko dosyć się regeneruje. Pasek od znaków. Ale w trakcie kombinacji nie wyprowadza z równowagi. Najpierw przeciwnik i tak wyprowadza cios. No chyba, że po prostu Vesemir jest taki dobry. Dobra, ripostę można nawet tuż po obrażeniach wyprowadzać. Tak dosłownie tuż po. Dobra, schowajmy broń. Wystarczy tego dobrego. No i parę w łapach też mam. Albo dobrą technikę. A, bo to wszystko drewnianym mieczem. Pokazałaś mu, dziewczyno. Kukła nie jest dla ciebie przeciwnikiem. Złaś stamtąd. Aż to mała diablica. Jak ona tam wskoczyła? Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kaer Morhen. To mogło źle zabrzmieć, kurde. Nie, ja musiał wypolerować miecz, ale to co indek. Ciri! Przecież poleciała gdzieś dalej, Geralt, no ej. Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Drewnianym mieczem zrobiła szramę. Co to? Czyżby sytuacja miała się szybko spieprzyć? Oko Triss? Czy Yennefer? A, i to jest ten moment, kiedy się okazuje, że to wszystko było ułudą. Na potrzeby samouczka. To koszmar senny Geralta. Czekałem na ciebie. Biały wilku. A to był Sauron. Nie, nie, Sauron oczywiście nie. A jak ktoś podobnego pokroju. No, loadingi nie należą do najdłuższych, na szczęście. Niestety, Geralt. W sensie, może zaczął się i fajnie, ale skończył się koszmarnie.
Ale za to Vesemir jest przy tobie. Temeria, droga do Wyzimy. Maj 1272 roku. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. O Ciri, o Yoji Kingonie. I tyle, to nie jest wcale długo. Chwila. Mamy czas. No a jednak chcę pogadać, dobra. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w Bali, a obok... Triss... Yennefer. Zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? O, czyli nici z Barabara. O. Faktycznie. Zdałem sobie sprawę właśnie, że to faktycznie był tylko sen. Potem poszedłem. Opowiadajmy dalej. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Ale troszeczkę pijacki nos ma, nie? Tak troszkę. Kończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. No w koszmarach to częsta praktyka, to niestety. Tylko sen. No to trzeba świadomie śnić. Mieć świadome sny tam, gdzie możesz ruszać się sam, gdzie chcesz. No gracze podobno częściej mają skłonności do świadomych snów. Dobra. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Pora jechać, Vesemirze. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. Też, kochani, pora na coś innego niestety. Mniej przyjemnego. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może zakończenie odcinka, ale to jeszcze chwilkę. Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Znaczy jednak ten nos ma nie od parady. Nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. Chodzi o wypchanego jednorożca. Służył nam za łóżko. To prywatna sprawa. Może lepiej to powiedzmy. Prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Intymna wręcz. Aha. Rozumiem. Znaczy, nie do końca. Ale może to i lepiej. Dokładnie. Czasami niewiedza jest błogosławieństwem. Myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. No, czyli parę sidequestów się szykuje w tej mieścinie. W gościńcu. O kurde, dobra. Jeszcze prawdziwa walka przed końcem odcinka. Dobra, on nie zginął. Ale z górami naprawdę nie powinno być... Oj, kurde, ła. Nie powinno być problemu. I właśnie, jakie my tutaj znaki mamy dobre? Może Igni? Ojej, wo. Ale czemu Lokon z deku? Dobra, nieważne. Trzeba szybko je wykończyć. Im dłużej pozostają przy życiu, tym więcej problemów przysparzają. Dobra, ale jak tak będę walczył, to będę ginął dosyć często. Więc ostrożnie, ostrożnie. Okej, dobra. Lokon przychodzi. Od maszkary do maszkary. I też nie ma innych styli walki. Punkty adrenaliny. Zadawanie przeciwnikom ciosów generuje punkty adrenaliny. Pasek adrenaliny znajduje się pod paskiem wytrzymałości. Czyli te trzy, powiedzmy, bloczki. Gdy rozwiniesz odpowiednie umiejętności, będziesz mógł je wykorzystać do specjalnych ataków, które są możliwe dzięki punktom adrenaliny i zużywają je. Po skończonej walce poziom adrenaliny zacznie stopniowo opadać, chyba że znowu zaczniesz walczyć. No tak,
Gdzie przeszły wojska, tam trupo jadą. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Okej, czyli kwestie dialogowe nie są przerywane przez samouczek. Żywotność można zagenerować jedząc lub medytując. Na poziomach trudności krew pod łzy i droga ku zagładzie. Medytacja nie regeneruje żywotności. Który ja wziąłem? Powiem, to są dwa najwyższe, ja wziąłem ten drugi od początku. Czyli prawie najłatwiejszy. Chyba historia i miecz? Coś w tym stylu. Jedzenie i eliksiry można umieścić w kieszeniach i sięgać po nie w czasie walki, wciskając górę lub dół, żeby regenerować żywotność. W górnej kieszeni masz jedzenie, wciśnij górę, aby coś zjeść i odnowić nieco żywotności. Co my tam mamy? Chleb i butelkę wody. I konika też można przywołać, dobra. Więc tak, posilmy się. Nie ma animacji jedzenia. Ale mi to nie przeszkadza, spoko. I ale to wygląda. No patrzcie to, no nie wierzę, a ludzie mówili, że słońce wygląda jak meteoryt, jak kometa. No ale tak, świeci słońce, no patrzyliście kiedyś słońce? Nie? No to dobrze, to jeszcze macie dobry wzrok, ale abyście przypatrzyli się troszeczkę, to mniej więcej tak to wygląda. Nawet mniej, więcej niż mniej właśnie, więcej niż mniej. Okej, jeszcze wezmiemy sobie konika. No, płotka. Mówiłem ci, że o koniach wiedźmińskich wiem tyle. No nie kończyły dobrze. Dobra, może delikatny galopik. Pozwolę, krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. Kto trupojady? A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Ej, dobra, kochani. Ja w tym miejscu. Dokładnie. Będę musiał skończyć ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym. Dłuższa sesja nagraniowa się szykuje. Jeszcze parę odcinków dla was zaraz nagram, spokojnie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!